Witam serdecznie. Jak w temacie? Pokażę Wam pokrótko, jak ja zabezpieczam klosze od świetlówek przed materiałem lakierniczym. Może komuś się przyda. Do tego będzie nam potrzebny coś takiego, stretch, zakupiony w jednym z marketów budowlanych. Nie jest jego za dużo, ale spokojnie nam tu starczy na długo. Można oczywiście kupić mniejsze, akurat na szerokość. Zakupiłem 3 oprawy. 2 razy 36 W, jak widzieliście. W jednym z super marketów budowlanych, jednym z takich bardziej popularnych, akurat były po 39 zł. I właśnie takim oto streczem. To jest coś podobnego, to jak folia śniadaniowa. Do nowych kloszy elegancko to się przykleja i nie będzie nam zabierać dużo światła i w ten sposób, jak nałożymy na to, przykleimy w koło i podwiniemy to środka, całość, będzie nam świetnie to zabezpieczać przed odkurzem i materiałem lakierniczym podczas malowania i nie będzie wtedy żadnych problemów. Zawsze to możemy sobie wymienić na czystą i dalej nam oprawa będzie elegancko przepuszczała światło. Tu mam jeszcze folii cienówkę. Niestety tego klosza nie wolno myć żadnymi rozpuszczalnikami, więc trzeba to jakoś zabezpieczyć, ponieważ po umyciu on się zrobi taki omatowy, prawie jak ta folia i już nam będzie trochę światła blokował, a tego byśmy nie chcieli. Więc to mniej więcej wygląda coś takiego jak kanapka owinięta folią śniadaniową. Podejrzewam, że folią śniadaniową też to byśmy mogli zrobić. Też jest trochę grubszy. No i tyle. Powodzenia. A tu już mam 3 sztuki są wiszą owinięte. Te już były używane. O, tu trochę widać nawet czerwonej farby. Dobra. To siemka. Powodzenia.